O tym, że ziemia kołobrzeska ma bogatą historię, nie trzeba nikogo przekonywać i dobrze by było, gdyby nikogo również nie trzeba przekonywać do tego, że bogatą historię ma również gmina Dygowo. Sama historia kłopotowa sięga okresu średniowiecza. Wypis wielu nazw wsi, które znajdowały się na ziemi kołobrzeskiej, znajdujemy w potwierdzeniu nadań ziemskich dla kapituły kołobrzeskiej z roku 1276. To potwierdzenie zostaje podpisane przez biskupa kamieńskiego Hermana van Glesena. Tego samego, który podpisuje się pod lokacją Kołobrzegu 23 maja 1255 roku. Natomiast przeniesienie kapituły za czasów księcia pomorskiego Barnima I do Kołobrzegu powoduje, że zyskuje ona coraz kolejne posiadłości, staje się coraz bardziej bogata, bo wpływy z tych miejscowości zasilają jej budżet. A dla nas to ważna przy okazji wzmianka historyczna, bo pokazuje nam, jak zaczyna się ta pisana oczywiście historia kłopotowa, bo kłopotowo ma historię o wiele starszą. To nie budzi wątpliwości, na pewno XIII-wieczną. Jeżeli idzie o czasy reformacji, sekularyzację dóbr kościelnych, następnie za każdym razem następuje ta sama historia, jeżeli idzie o wiele wsi, czyli pojawiają się właściciele ziemscy, poszczególne rody dziedziczą, kupują, zamieniają, różne transakcje się odbywają, jak to, proszę Państwa, w życiu jest. I w 1650 roku właścicielem Kłopotowa staje się pułkownik Wedigbon Bonin, a następnie jest to majątek w posiadaniu rodzin von Natzmer i Zimmermann. Informację, którą sobie wypisywałem, proszę Państwa, w 1784 roku do majątku Kłopotowo należały dwa folwarki, młyn, owczarnia, dlatego że na ziemi kołobrzeskiej bardzo popularna była hodowla owiec, kuźnia, 8 gospodarstw chłopskich i dwa zagrodnicze. Tak więc tak to, proszę Państwa, wygląda po wojnie siedmioletniej. Nie mamy jednakże informacji o wpływie wojny siedmioletniej, czy nawet oblężenia Kołobrzegu w 1807 roku na historię Kłopotowa. Ja nie natrafiłem na to. Wiek XIX, Kłopotowo należy do Karla Brauna, a w 1910 roku bądź około Kłopotowo jest, proszę Państwa, zakupione przez Klarę i Hasso von Wedel, również prastary ród, który między innymi gospodarował w Świdwinie, a potem właśnie tutaj w tym początku XX wieku trafia do Kłopotowa, gdzie buduje pałac. Jeżeli idzie, proszę Państwa, o historię z ciekawostek, którą mogę powiedzieć, to w 1919 roku w Kłopotowie przebywał zaprzyjaźniony z rodziną von Wedel Paul von Hindenburg, który tutaj w Kołobrzegu dociera 12 lutego 1919 roku ze względu na to, że w Kołobrzegu odbywa się operacja o kryptonimie Wiosenne Słońce, a więc po zakończeniu I wojny światowej Niemcy przykują uderzenie na Polskę i to odbywa się właśnie w Kołobrzegu. Jest ono nieudane, niemniej jednak feldmarszałek spędza jeszcze trochę czasu w Kołobrzegu, zresztą opuszcza, bierze udział jeszcze w święcie związanym z rocznicą walk o twierdzę Kołobrzeg podczas oblężenia napoleońskiego 2 lipca, a 13 lipca otrzymuje honorowe obywatelstwo. Ulica Tadeusza Kościuszki w Kołobrzegu nosiła jego nazwę. Natomiast Hindenburg właśnie odwiedza tutejszą posiadłość, odwiedza Kłopotowo i sadzi dąb, a obok niego miał być kamień. Taką znalazłem informację, w którym wyryto informację o pobycie feldmarszałka Hindenburga w tym czasie w Kłopotowie. Jeżeli idzie o sam pałac, proszę Państwa, no to jest to fantastyczna budowla, która pokazuje jeden z najlepszych stylów związanych z realizacją tej inwestycji na Pomorzu. Wiele pałaców budowanych jest w różnych stylach. Wykorzystywano do tego przede wszystkim kamień polny i cegłę. Część z tych dóbr była tynkowana. Różne formy były realizowane na Pomorzu. Tu mamy natomiast przedstawicielstwo stylu eklektycznego. Widzimy formę
proszę Państwa, dachów, tak, rozczłonkowaną. Widzimy basztę, która się znajduje, taką wieżę, która robi faktycznie dość duże wrażenie. Natomiast sama bryła budynku jest silnie rozczłonkowana. I to również bardzo ciekawie zostało rozwiązane ze względu na zastosowane drewniane dekoracje zachowane, proszę Państwa, tam po dzień dzisiejszy. Tak więc pałac, który po II wojnie światowej pełnił funkcję ośrodka kolonijnego, dzisiaj zachowany jest w fantastycznej kondycji, gdy jak Państwo pojedziecie po wsi Kołobrzeskiej, to naprawdę no, różnie z tym bywa. To nie jest takie oczywiste. A tutaj widzimy naprawdę świetnie zachowane różnego rodzaju elementy. Także w środku te zdjęcia, które można zobaczyć i na które ja mogę również, proszę Państwa, spojrzeć, robią naprawdę wrażenie. Zachowały się wszystkie elewacje z pierwotną kompozycją, wystrojem. Oryginalność tych wszystkich elementów, bo proszę Państwa, w środku są drzwi, mozaiki, płaskorzeźby, na zewnątrz również i wspaniała rzeźba się zachowała, odzwierciedlająca różnego rodzaju przedstawienia ziemskie. No to proszę Państwa, balustrada wewnątrz, schody, ozdoby snycerskie, dekoracje. Ja już pomijam formy architektoniczne, jak ryzality, bawole oczy, bo i również okna są w ten sposób wykończone. Są malowane powały, fryzy, dekoracja płócinowa się zachowała, proszę Państwa. Różnego rodzaju tapety i elementy ozdobne, do tego dekoracje kafelkowe, ozdobne gzymsy, okucie, drzwi z oryginalnymi okuciami, a proszę Państwa, nawet oryginalne kraty się zachowały. Tak więc o mosiężnych klamkach na koniec i metaloplastycznych zawiasach, o których mowa w konserwacji, można mówić. Proszę Państwa, robi to wrażenie. Nad wejściem zachowała się data 1911, więc data wykonania tego całego obiektu. I dzisiaj możemy sobie w pełni powiedzieć, że pałac w Kłopotowie jest pewnego rodzaju reprezentantem historii tej ziemi ze względu na swoje zachowanie, bogactwo, proszę Państwa, oryginalność przede wszystkim. I tu trzeba pamiętać, że tego rodzaju formy, tu akurat mamy rok 1911, ale tego rodzaju inwestycje były możliwe po zjednoczeniu Niemiec, które szlachta popierała ze względu na nadane przywileje. To jest bardzo ważne i widzimy właśnie renesans ruchu ziemskiego po zjednoczeniu Niemiec i mniej więcej na przełomie XIX, znaczy na przełomie to może źle, ale tak mniej więcej lata 1890-1911-13, to jeszcze zależy od miejscowości, to narastają inwestycje i budowane są różnego rodzaju budowle, bo to nie tylko pałace, proszę Państwa, to także folwarki, farmy, stodoły i różnego rodzaju inne obiekty wiejskie, zarówno do wykorzystania, do rekreacji, jak i również oczywiście do hodowli i do uprawy roli, bo proszę Państwa, nie zapominajmy, że na wsi produkowało się żywność. To wszystko w powiecie kołobrzeskim, natomiast ten rozwój przerywa niestety wojna pierwsza światowa. I to tyle, jeżeli idzie o historię Kłopotowa, to również tyle, jeżeli idzie o historię samego pałacu, do zwiedzenia którego serdecznie Państwa zachęcam.